Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Pan od Kryminału. Mam na imię Sebastian i zaraz opowiem Ci historię, która jak wszystkie na tym kanale nigdy nie powinna się wydarzyć. Do spraw, które wybieram, zwykle podchodzę bardzo emocjonalnie i zagłębianie się w dane historie wiele mnie kosztuje. Tym razem ból bliski głównego bohatera jest niemal namacalny i odczuwalny w każdym momencie tej historii, ale jestem przekonany, że musicie o niej usłyszeć. Tym bardziej, że jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia i odkrycia. Zasubskrybuj proszę ten kanał i wciśnij dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Dziękuję też bardzo za wszystkie łapki w górę, komentarze i udostępnienia tego kanału. Dzięki temu mogę się rozwijać i zdobywać większe grono słuchaczy, a to naprawdę ogromna motywacja do tworzenia nowych treści. Tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej historii. Według danych Komendy Głównej Policji tylko w 2022 roku w Polsce zaginęło prawie 13 tysięcy osób. Ponad 2 tysiące z nich to osoby małoletnie. Na szczęście większość z nich po pewnym czasie odnajduje się cała i zdrowa. Mimo to około 2% z nich nigdy nie wraca do swoich domów. To, co dzieje się z zaginionymi, jest wielką zagadką, a możliwości jest naprawdę dużo. Handel ludźmi, porwanie, a może zwykła ucieczka, wstąpienie do sekty lub wyjazd za granicę. Niepewność co do losu bliskich jest dla ich rodzin niezwykle bolesna. Nie ma tutaj mowy o zamknięciu, które mogłoby przynieść ulgę. Dużo mówi się o ciemnej liczbie przestępstw, które dotyczą również zaginięć. W wielu przypadkach podejrzewa się, że poszukiwana osoba tak naprawdę poniosła śmierć. Została jednak ukryta w taki sposób, że nie da się tego stwierdzić ponad wszelką wątpliwość. Jak to możliwe, że ktoś znika bez śladu? Czym to może być spowodowane? Czy zmowa milczenia wciąż funkcjonuje w niektórych społecznościach? Co wydarzyło się 19 sierpnia 2000 roku w niewielkiej podkarpackiej miejscowości? Posłuchajcie sami. Bieliny to niewielka wioska leżąca w województwie podkarpackim w kotlinie sandomierskiej. Miejscowość zamieszkiwana jest przez niecałe 1000 osób, a do stolicy województwa Rzeszowa samochodem można dotrzeć w mniej więcej godzinę. Bieliny położone są w niezwykle urokliwym miejscu. Z jednej strony rozciąga się sporej wielkości las, a z drugiej natomiast znajduje się zakole rzeki San. Bieliny to dawna wieś szlachecka i jedna z najstarszych udokumentowanych wiosek na Podkarpaciu. Pierwsi osadnicy mieli przybyć w to miejsce już w IX wieku. Później przez lata wioska stale się rozwijała i przechodziła z rąk do rąk, wciąż zmieniając właścicieli. Zabytki, którymi mogą pochwalić się miejscowi, to z pewnością sanktuarium świętego Wojciecha, czyli barokowy kościół z wielowiekową historią. Święty Wojciech jest zresztą bardzo ważną postacią w Bielinach. Wioska ma wieloletnią tradycję kultu świętego, a według niektórych podań ów miał odwiedzić kiedyś tę miejscowość. Kolejnym miejscem, które wyróżnia się na tle innych, jest z pewnością klasztor dominikanek z 1868 roku. Siostry przez lata zdobyły szacunek i poważanie wśród miejscowej ludności. Zespół dworsko-pałacowy znajdujący się w Bielinach został kilka lat temu wyremontowany i od tego czasu zdecydowanie cieszy oko. Polecam wygooglowanie sobie tego obiektu. Dziś w dworku odbywają się wydarzenia kulturalne, koncerty, pokazy kultury dworskiej i zajęcia edukacyjne. Obiekt można bezpłatnie zwiedzić i pomimo tego, że dworek przez lata został zupełnie ograbiony i większość z tego, co się zachowało, nie jest oryginalne, robi naprawdę duże wrażenie wśród odwiedzających. Dodatkowo położony jest w pięknym parku, w którym mieszkańcy mogą odpocząć oraz podziwiać ten niezwykły pomnik przyrody. W źródłach można przeczytać, że wioska jest wyjątkowo bezpieczna i przyjazna.
Niestety 23 lata temu, w 2000 roku, doszło tutaj do wydarzeń, które na zawsze zmieniły życie pewnej rodziny z pobliskiej wioski Bieliniec. Lato 2000 roku. W niewielkiej wiosce na Podkarpaciu mieszka rodzina Karasiów. Ojciec, syn i córka wraz ze swoimi dziećmi. Matka Michała i Bożeny, bo tak nazywa się rodzeństwo, zmarła 2 lata wcześniej w wyniku ciężkiej choroby. Ten fakt odcisnął ogromne piętno na całej rodzinie. Kobieta miała zaledwie 48 lat. Odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie, zostawiając w Bielińcu męża i dzieci. Głowa rodziny niestety również nie cieszy się najlepszym zdrowiem. Mężczyzna jakiś czas temu doznał udaru, w konsekwencji czego jest częściowo sparaliżowany. Na szczęście może liczyć na pomoc swoich dzieci, które do opieki nad ojcem podchodzą ze szczególną troską i uwagą. Michał i Bożena mają jeszcze 2 rodzeństwa, ci jednak nie mieszkają z nimi w Bielińcu. Starsza siostra wyprowadziła się do Warszawy, a brat Andrzej pracuje za granicą. Pozostałe w rodzinnej miejscowości rodzeństwo ma ze sobą dobry kontakt. Oczywiście zdarzają się spięcia, bo żona jest o 15 lat starsza od Michała, ale mimo wszystko oboje troszczą się o siebie nawzajem i nie mają ze sobą żadnych problemów. Bożena traktuje go wręcz bardziej jak syna niż brata. Chłopak pomaga też dziewczynie w gospodarstwie, którym z powodu swojego stanu nie może zajmować się głowa rodziny. Nastolatek nie jest może zbyt wylewny, ale w tym wieku nie jest to nic nadzwyczajnego. Siostrze nie zwierza się ze wszystkiego, co dzieje się w jego życiu, ale opowiada o różnych śmiesznych sytuacjach, które danego dnia go rozbawiły. Jest czerwiec 2000 roku. 16-letni Michał jest najmłodszy z całego rodzeństwa. Chłopak jest niezwykle zdyscyplinowany. Podstawówkę ukończył z bardzo dobrymi wynikami i jego rodzina nie ma z nim żadnych problemów wychowawczych. Michał jak na swój wiek jest dość wysoki, ma ponad 180 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie blond włosy i jasne oczy. Chłopak jest ministrantem. Co niedzielę służy do mszy. Pełni też w świątyni funkcję lektora. Bliscy nastolatka żartują nawet, że ten w przyszłości zostanie księdzem. Jednak sam Michał nie wydaje się zainteresowany obraniem takiej właśnie drogi. Mimo to nie ma wątpliwości, że wiara w Boga jest w jego życiu niezwykle ważna. Kilka miesięcy wcześniej Michał wybrał się na wycieczkę do Rzymu. Na wyjazd zabrała go ciocia, która jest siostrą zakonną. Nastolatek spełnił tam jedno ze swoich marzeń. Udało mu się zrobić zdjęcie z obecnym papieżem Polakiem Janem Pawłem II. Chłopak skończył właśnie 1 klasę technikum i rozpoczął upragnione wakacje. Pomimo wielu codziennych obowiązków związanych z opieką nad ojcem i pracą w gospodarstwie, chłopak jak każdy nastolatek wolne chwile spędza głównie ze znajomymi. Bieliniec jest niewielką wioską, ale mimo to Michał może liczyć na towarzystwo kilkunastu osób w swoim lub podobnym wieku. W jego grupie jest 13 chłopców i zaledwie 2 dziewczyny. Nastolatkowie znają się od najmłodszych lat, co sprawia, że są ze sobą niezwykle zżyci. Z biegiem lat zabawy, takie jak podchody czy wojna, zamienili na grę w piłkę nożną na miejscowym boisku, na którym spędzają teraz większość wolnego czasu. Michał lubi ten sport i całkiem dobrze sprawdza się w roli bramkarza, przy czym nie bez znaczenia jest jego wzrost. Reprezentuje też swoją szkołę na zawodach sportowych. Jego ostatnim odkryciem są gry komputerowe, które sprawiają, że chłopak mimo wszystko sporo czasu spędza też w domu. W żaden sposób nie wpływa to jednak na jego kontakty towarzyskie. Michał ma już 16 lat, a to wiek, w którym zaczyna się powoli wchodzić w świat dorosłych. W tym czasie zdarzają się już m.in. pierwsze zauroczenia, a dojrzewający nastolatkowie powoli wkraczają w świat imprez. Nie inaczej jest w przypadku 16-latka z Bielińca. To lato jest dla niego przełomowe.
bo Michał po raz pierwszy otrzymuje od bliskich pozwolenie na wyjścia z kolegami do pobliskiej dyskoteki Babylon. Ta znajduje się w położonym o około 4 km od domu chłopaka Bielinie. Dyskoteka umiejscowiona jest w budynku Straży Pożarnej, a tego typu przybytki są niezwykle popularne w miejscowościach, które znajdują się trochę dalej od dużych miast. Michał jest niepełnoletni, mieszka w domu rodzinnym, obowiązują go więc pewne zasady, których musi przestrzegać, jeśli chce udać się na imprezę. W Babilonie może bawić się do określonej godziny. O północy musi pokazać się siostrze, żeby ta wiedziała, że nic mu nie jest. Michał jest bardzo zdyscyplinowany i obowiązkowy, stroni od wszelkich używek, więc taka zasada jest dla niego zapewne do przełknięcia. Jest sobota 19 sierpnia 2000 roku. Michał pomaga siostrze w prowadzeniu gospodarstwa. Pomimo czasu wolnego od szkoły ma też codzienne obowiązki, od których nie ma odpoczynku. Tego dnia nie jest inaczej. Michał zajmuje się zwierzętami i dopiero po wykonanych obowiązkach może mieć czas na przyjemności. Wakacje powoli zmierzają ku końcowi, co oznacza, że wkrótce rozpocznie się kolejny rok nauki, przez to czasu na różne przyjemności będzie zdecydowanie mniej niż teraz. Michał wraz z paczką kolegów postanawiają jak najlepiej wykorzystać ten czas i ostatni raz zabawić się w pobliskiej dyskotece. Michał uporał się już z obowiązkami w gospodarstwie i szykuje się na wieczór. Zdejmuje robocze ubrania, ubiera świeże spodnie i koszulkę, a od ojca dostaje kilkanaście złotych na zabawę. Nie zabiera ze sobą jednak legitymacji szkolnej i portfela. Przyjaciele spotykają się, żeby wspólnie ruszyć na dyskotekę. Jest ich dość sporo, bo grupa liczy sobie kilkanaście osób. Chłopcy nie mają jeszcze prawa jazdy, ale to nie jest żadną przeszkodą, bo na imprezę udają się rowerami. Droga jednośladem z Bielińca do Bielin zajmuje około 12 minut i prowadzi głównie przez pola i las. Nastolatkowie zostawiają rowery na podwórku, które znajduje się niedaleko remizy, w której mieści się dyskoteka. Robią tak za każdym razem. Niestety zdarzało się wcześniej, że rowery znajdujące się tuż pod dyskoteką bezpowrotnie znikały. Jest niedziela 20 sierpnia 2000 roku. Koło godziny 9 rano siostra Michała, Bożena, idzie do pokoju brata, żeby go obudzić. Chłopak jest ministrantem w pobliskim kościele i tego dnia ma służyć do mszy. Michał lubi pospać, szczególnie po imprezie, ale nie może sobie pozwolić na zlekceważenie obowiązków. Bożena wchodzi do pokoju, jednak ku jej zaskoczeniu łóżko jest puste. Co więcej, wygląda tak, jakby tej nocy nikt w nim nie spał. Nigdzie nie widać też jej brata, co oznacza, że prawdopodobnie zabalował i pierwszy raz nie wrócił do domu na noc. W Bożenie zaczyna narastać gniew. Po chwili jednak uspokaja się i dochodzi do niej, że Michał nie ma w zwyczaju tak się zachowywać. Jest spokojny, wyważony, a scenariusz zakładający bal do rana kompletnie do niego nie pasuje. W tym momencie kobieta zdaje sobie sprawę, że musiało stać się coś złego. Czym prędzej trzeba więc ustalić, gdzie jest Michał. Pyta jeszcze ojca, czy ten ma jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu brata. Jednak ten również nie widział go od zeszłego wieczoru. Jest godzina 9:30 rano. Przerażona kobieta chwyta za telefon i dzwoni do swojego brata Andrzeja. Mężczyzna na co dzień pracuje w Niemczech, jednak gdy tylko słyszy o zaginięciu młodszego brata, dość szybko dochodzi do niego, że takie zachowanie nie jest zupełnie w jego stylu. Rodzina nie zamierza marnować czasu i bezczynnie czekać na powrót krewnego. Ojciec kontaktuje się z kolegami Michała, którzy byli z nim na dyskotece. Wszyscy wydają się jednak zaskoczeni tym, że chłopak nigdy nie wrócił z imprezy. Nikt też nie ma pojęcia, gdzie może znajdować się nastolatek z Bielińca.
Te informacje są oczywiście szokujące i bardzo niepokojące. Nie zmienia to jednak faktu, że Michał musi gdzieś się znajdować i głównym priorytetem jest teraz to, żeby odnaleźć go całego i zdrowego. Bożena udaje się do miejsca, w którym po raz ostatni widziany był nastolatek, czyli pod dyskotekę w Bielinie. Impreza oczywiście dobiegła już końca. Na miejscu nie ma więc nikogo, kto mógłby coś wiedzieć na temat nastolatka. Dziewczyna rozgląda się po okolicy i po chwili dostrzega na sąsiedniej posesji rower Michała. Ten zaparkowany jest w miejscu, w którym zazwyczaj chłopak z kolegami zostawiali jednoślady przed pójściem na dyskotekę. Starszy o 9 lat od Michała, brat Andrzej, po skończonej zmianie bezzwłocznie wsiada do samochodu i kieruje się w stronę Polski. Na Podkarpacie dociera w poniedziałek rano po 13 godzinach męczącej jazdy. Nie zamierza jednak odpoczywać i chce od razu wspomóc rodzinę w poszukiwaniach. Zwołuje kolegów, którzy mieszkają w okolicy i wspólnie przeczesują tereny dookoła Bielin i Bielińca. Przeszukane zostają obie wioski, ale także fragment brzegu rzeki San, która znajduje się nieopodal obu miejscowości. Chcąc wykluczyć wszelkie możliwości, ochotnicy sprawdzają też studzienki kanalizacyjne. Reszta rodziny zajmuje się obdzwanianiem szpitali w celu sprawdzenia, czy Michał przypadkiem nie uległ wypadkowi i może teraz leżeć nieprzytomny w placówce medycznej. Rodzina dzwoni też na numery okolicznych komisariatów, żeby sprawdzić, czy nikt o takich personaliach nie został tej nocy zatrzymany przez funkcjonariuszy. Mimo dość szeroko zakrojonych poszukiwań, bliskim Michała nie udaje się natrafić na żaden ślad lub trop, który mógłby doprowadzić ich do nastolatka. Cały dzień intensywnych poszukiwań nie przynosi żadnych skutków. Zaniepokojeni bliscy w poniedziałek z samego rana postanawiają udać się finalnie na policję w Nisku, żeby zgłosić zaginięcie 16-latka. Na miejsce udaje się Bożena, która opowiada o swoim bracie oraz o tym, jak wyglądał jego dzień przed zaginięciem. Mówi też o wyjściu na dyskotekę, gdzie według kolegów nastolatka widziany był po raz ostatni. Funkcjonariusze wypytują siostrę Michała o to, czy wcześniej chłopakowi zdarzało się uciekać z domu. Kobieta z całą pewnością przekonuje jednak, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, a jej brat jest zdyscyplinowanym i grzecznym chłopakiem. W odpowiedzi na słowa Bożeny dyżurny mówi krótko i dosadnie. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dla kobiety te słowa są niezwykle niesprawiedliwe i z pewnością muszą wynikać z niewiedzy o tym, jaki jest Michał. Mimo to funkcjonariusze rozpoczynają działania mające na celu odnalezienie 16-letniego chłopca z Bielińca. Policjanci rozpoczynają czynności od przesłuchania osób, które feralnego dnia miały styczność z Michałem. Następnie złożone przez nich zeznania zostają poddane analizie i weryfikacji. Z tego, co udaje się ustalić funkcjonariuszom, wynika, że Michał widziany był w sobotę 19 sierpnia na dyskotece w Bielinie, co zgadza się z tym, co wiedziała rodzina. Miał być tam widziany z piękną, młodą, ale nieco starszą od nastolatka blondynką. Dziewczyna miała być ubrana w markowe i drogie ubrania. Co ciekawe, nikt z osób przebywających wtedy w dyskotece nigdy wcześniej nie widział tamtej dziewczyny. Nie była to więc żadna z miejscowych kobiet. Mateusz, kolega Michała, opowiada, jak w jego oczach wyglądał ten wieczór. Na imprezę dotarł nieco później niż 16-latek i jego koledzy, bo w okolicach godziny 21. Chłopak wspomina, że tego wieczoru Michał miał wypić 2-3 piwa, co nie jest oczywiście niczym niezwykłym, nawet biorąc pod uwagę fakt, że ten jest niepełnoletni. Bardzo rzadko zdarza się, że młodzi ludzie piją alkohol dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Czego oczywiście nie popieram, ale takie są realia. Mateusz mówi śledczym, że tego wieczoru nie siedział przy jednym stoliku z Michałem, ale miał z nim okazję kilkukrotnie porozmawiać.
Podczas zabawy nastolatek z Bilińca miał znajdować się głównie w towarzystwie kolegów ze swojej wioski. W pewnym momencie Mateusza zaczepił inny kolega, który wskazał palcem na Michała tańczącego z atrakcyjną blondynką. Obaj byli zdziwieni tym faktem, głównie ze względu na to, że 16-latek był osobą dość nieśmiałą i nie należał raczej do dyskotykowych podrywaczy. Prawie pewne jest to, że to właśnie tajemnicza dziewczyna musiała nawiązać interakcję z Michałem. To miał być ostatni raz, kiedy Mateusz widział swojego kolegę. Chłopak wspomina też o tym, jaki jest Michał. Podkreśla, że pomimo ciężkiego życia spowodowanego odejściem matki, chorobą ojca i licznymi obowiązkami, ten jest niezwykle grzeczny, koleżeński i uczynny. Mateusz mówi, że Michał jest dobrym człowiekiem i pomimo tego, że ich kontakty trochę się poluźniły ze względu na wybór innych szkół średnich, wciąż mają ze sobą serdeczny kontakt. Chłopak miał też zauważyć zmianę w charakterze Michała na przestrzeni ostatnich 2 lat po śmierci matki. Był bardziej skryty, nie zwierzał się i raczej nie opowiadał o swoich problemach. Na podstawie zeznań świadków śledczy są w stanie mniej więcej ustalić, co działo się feralnego dnia na miejscowej dyskotece. Sporo osób potwierdza, że widziało Michała tańczącego z piękną i tajemniczą blondynką. Nikt jednak nie ma pojęcia, kim jest ta kobieta. Miał to być pierwszy raz, kiedy zjawiła się na imprezie w Bielinie. Policjanci zastanawiają się, czy dziewczyna przebywała w okolicy na wakacjach, a może była tu jedynie przejazdem. Funkcjonariuszom, pomimo przesłuchania wielu świadków, nie udaje się odkryć tożsamości nieznajomej. To, co działo się później, nie jest do końca jasne. Zeznania świadków są tutaj różne. Michał miał wyjść z dyskoteki razem z piękną blondynką, a następnie, w zależności od wersji, miał z nią wsiąść do samochodu, który podjechał pod remizę, lub zostać do niego wciągnięty siłą. Pojazd miał następnie odjechać w nieznanym kierunku. Zdania świadków są na tyle podzielone, że śledczym nie udaje się ustalić jednej i pewnej wersji dotyczącej tego, jak Michał znalazł się w samochodzie. Można jednak wywnioskować, że w taki czy inny sposób odjechał spod miejsca zabawy, ale nawet to nie jest przez policję traktowane jako pewnik. Funkcjonariuszom nie udaje się niestety ustalić, jaki samochód podjechał po nieznajomą i Michała oraz kto był jego kierowcą. Co ciekawe, nie wiadomo nawet, jakiego koloru był tajemniczy pojazd. Policja publikuje na swojej stronie informacje dotyczące zaginionego wraz z jego zdjęciem i następującym opisem. Rok urodzenia 1984 rok. Sylwetka szczupła. Włosy krótkie. Jasne. Uzębienie pełne. Uszy średnie. Wyraźnie przylegające. Nos prostolinijny. Czoło wysokie. Cera blada. Twarz owalna. Policjanci badają każdą ewentualność, także taką zakładającą podłoże przestępcze, jednak w pewnym momencie natrafiają na mur, którego nie są w stanie przebić. Rodzina Michała jest zdziwiona tym, że pomimo licznych przesłuchań świadków nie udaje się praktycznie niczego ustalić. Wszystko wygląda tak, jakby w obu wioskach panowała swoista zmowa milczenia, która, nie da się ukryć, nie jest rzadkim zjawiskiem, a historia pokazała, jak bardzo może być szkodliwa dla policyjnego śledztwa. Bliscy 16-latka skłaniają się ku teorii, że ktoś coś wie, ale boi się powiedzieć prawdy. Bliscy Michała postanawiają raz jeszcze sprawdzić szpitale, również te nieco oddalone od obu miejscowości. W kolejnej placówce słyszą nagle słowa, na które bardzo czekali. Dyżurna mówi Bożenie, iż mają pacjenta o takich personaliach. Krewni nastolatka postanawiają czym prędzej udać się na miejsce, żeby upewnić się, że jest to ich ukochany syn i brat. Niestety w szpitalu czeka ich ogromne i bolesne rozczarowanie.
Michał Karaś, do którego zaprowadziła ich Salowa, to starszy pan, którego z nastolatkiem łączy jedynie to samo imię i nazwisko. Można sobie jedynie wyobrazić, jak wielki zawód czuje teraz rodzina z Podkarpacia. Mijają tygodnie, podczas których nie dochodzi do żadnego przełomu. Rodzina Michała żyje w ogromnym stresie i niepewności. Nie mogą przestać myśleć o tym, co może dziać się z ich krewnym. Bożena w każdą sobotę wsiada do auta, po czym objeżdża wszystkie okoliczne dyskoteki i imprezy plenerowe w nadziei, że w którymś z tych miejsc znajdzie Michała. Ogromne emocje, które targają rodziną, sprawiają, że ciężko jest im normalnie funkcjonować. Karasiowie powoli przestają wierzyć w powodzenie prowadzonych poszukiwań i zaczynają brać pod uwagę alternatywną pomoc. Udają się bowiem do jasnowidzów, których odwiedzają m.in. w Radomyślu, pod Chrubieszowem czy w Dąbrówce. Wróżka Jadwiga w swojej wizji miała dostrzec tajemniczą blondynkę, z którą Michał wsiada do jasnego auta. Inni dodawali jeszcze informacje, że Michał znajduje się gdzieś wbrew swojej woli oraz że może przebywać w białej sali. Niestety te informacje również w żaden sposób nie przyczyniają się do odnalezienia chłopaka. Po jakimś czasie do rodziny trafia informacja, że chłopak miał być widziany na festynie w Rudniku nad Sanem. Niestety po dotarciu na miejsce okazuje się, że jest to kolejny fałszywy trop. Mijają dni, miesiące, a później lata. Michał niestety wciąż nie zostaje odnaleziony. Jego koledzy i koleżanki w większości nie mieszkają już w Bielińcu. Część z nich wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie założyli rodzinę i znaleźli pracę. Ojciec Michała zmarł 9 lat po jego zaginięciu, nigdy nie dowiadując się prawdy o losie swojego syna. Andrzej i Bożena zbudowali dla ojca specjalną ławeczkę przed gospodarstwem, żeby ten mógł tam wypatrywać ukochanego synka. Rodzeństwo chłopaka nigdy nie przestało wierzyć w odnalezienie swojego brata. Przez lata wielokrotnie próbowali odświeżać temat w mediach, brali udział w reportażach, opowiadali o Michale i feralnym dniu. Co ciekawe, Andrzej i Bożena widzą pracę policji trochę inaczej niż zostało to przedstawione. Według nich osobą, która pierwszy raz powiedziała o tajemniczej blondynce, była wróżka Jadwiga. W pierwszych dniach po zaginięciu Michała policja miała nie mieć od świadków żadnych informacji. Dopiero po opisaniu przez rodzinę wizji od jasnowidzów zaczęły pojawiać się informacje od mundurowych o rzekomych zeznaniach związanych z nieznajomą kobietą. Zdaniem Bożeny historia w pewnym momencie zaczęła żyć własnym życiem i dziś ciężko uznać, jaka jest prawda. Na potwierdzenie tej wersji wskazuje jednak fakt, że nigdy nie został sporządzony portret pamięciowy rzekomej blondynki, a do prokuratury nigdy nie została zgłoszona możliwość porwania, na które wskazywała część świadków. Obecnie na stronach policji czy Itaki można zobaczyć progresję wiekową 39-letniego dziś Michała Karasia. Jest wrzesień 2023 roku. Do prokuratury zostaje złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie Michała. Wniosek zostaje złożony przez rodzinę zaginionego. Jak się okazuje, wcześniej tak naprawdę w tej sprawie nie było prowadzone żadne konkretne śledztwo, a jedynie poszukiwania. W praktyce oznacza to, że w prokuraturze nie ma ani jednej strony akt, które zawierałyby informacje z 2000 roku. Rodzeństwo Michała podejrzewa, że ich bliski mógł zostać zamordowany i z tego powodu powinno zostać w tej sprawie wszczęte śledztwo. W sprawę angażuje się wiceminister sprawiedliwości i poseł Marcin Warchoł, który pochodzi z niedalekiego Niska i obiecuje przyjrzeć się tej sprawie. Dziś dyskoteka Babylon już nie istnieje. Wynajmowane wcześniej pomieszczenie przeszło remont i dziś pełni zupełnie inną funkcję.
Co ciekawe, właściciel ówczesnej dyskoteki 2 lata po zaginięciu Michała wyjechał z kraju do Stanów Zjednoczonych, a w 2013 roku został za nim wystawiony list gończy. Prokuratura zarzucała Markowi K. kierowanie gangiem przez kilka miesięcy w 2002 roku. Grupa miała wyłudzać auta na leasing, napadać na banki, kantory oraz zaatakować pracownika jednej z firm, której gang miał ukraść 100 tysięcy złotych. Marek K. został zatrzymany w 2016 roku w Nowym Jorku, a w 2018 roku usłyszał wyrok 14 lat więzienia za zarzucane mu czyny. Czy przestępcze działania właściciela Babilonu mają coś wspólnego z zaginięciem nastolatka w 2000 roku? Nie ma na to żadnych dowodów, ale więcej o tym opowiem za chwilę podczas omawiania różnych hipotez. Z biegiem lat mieszkańcy zaczęli zwracać uwagę na pewne zaniedbania, które miały miejsce w czasie zaginięcia Michała Karasia. Uważają oni, że poszukiwania nie były dostatecznie dokładne. Zwracają uwagę na 3 studnie, które lata temu znajdowały się w pobliżu budynku dawnej mleczarni, która jest niedaleko remizy. Te miały zostać zasypane jakiś czas po zaginięciu 16-latka. Według źródła nigdy tego nie sprawdzono. Podobnie jak podziemnego zbiornika z wodą, który znajduje się w okolicy. Mieszkańcy wspominają jeszcze o dziwnej historii, która miała miejsce 2-3 lata po zaginięciu Michała. Nieznani sprawcy mieli napaść na jednego z mieszkańców, nałożyć mu worek na głowę i zagrozić, mówiąc, że ma siedzieć cicho. O co tak naprawdę chodziło napastnikom i kim oni byli? Do dziś tego nie wiadomo. Tak czy inaczej, śledztwo ruszyło na dobre w 2023 roku i wszyscy świadkowie zostaną ponownie przesłuchani. Minęło wiele lat, może niektóre osoby będą bardziej chętne, żeby przekazać przydatne w tej sprawie informacje odpowiednim służbom. Przejdźmy zatem do hipotez, których jest sporo, z racji tego, że mało rzeczy w tej historii jest pewnych. Pierwsza hipoteza zakłada, że Michał podczas zabawy poznał dziewczynę, rzeczoną blondynkę, z którą wyszedł z dyskoteki. Wsiadł z nią do samochodu, dobrowolnie lub nie. Następnie auto pojechało w nieznanym kierunku, gdzie spotkała go krzywda. Mógł on ponieść śmierć jeszcze w aucie, zostać wywieziony w jakieś miejsce, być przetrzymywany dniami, miesiącami, a nawet sprzedany handlarzom ludźmi. Tutaj opcji jest naprawdę dużo. Kim była ta blondynka? Śledczym nie udało się tego ustalić, ale biorąc pod uwagę fakt, że Michał był nieśmiały, a kobieta trochę starsza i bardzo atrakcyjna, nie wykluczałbym jej celowego działania, które zakładało zrobienie krzywdy chłopakowi. Kto prowadził samochód, do którego wsiadł lub został wciągnięty Michał? Tego też nie wiadomo. Może był to chłopak dziewczyny, który poczuł się zazdrosny i chciał dać 16-latkowi nauczkę. A może był to szef kobiety, która miała za zadanie zwabić kogoś, kto następnie zostałby na przykład sprzedany na organy. Niestety nie wiadomo nawet, czy ta dziewczyna i cała sytuacja w ogóle miała miejsce i możliwe, że ten trop skutecznie nakierował całe poszukiwania na błędne tory. Osobiście uważam i wydaje mi się, że rodzina jest podobnego zdania, że cała ta sytuacja została podsunięta świadkom i policji przez rodzinę, która opowiedziała śledczym o wizji wróżki Jadwigi. Jeśli tak jest, to świadczy to niestety o bardzo, bardzo źle poprowadzonym śledztwie i, krótko mówiąc, amatorszczyźnie miejscowych służb. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo oskarżać, mogę się w tej sprawie mylić i tajemnicza blondynka mogła istnieć naprawdę. Kolejna hipoteza zakłada dobrowolną ucieczkę Michała Karasia. Rodzina chłopaka zarzeka się, że ten nigdy nie opuściłby chorego i sparaliżowanego ojca, którym na co dzień zajmował się razem z siostrą. Był też blisko związany ze swoją rodziną, grzeczny, zdyscyplinowany i raczej nie był typem buntownika i uciekiniera. Z drugiej strony życie Michała nie było usłane różami.
W młodym wieku stracił jedną z najważniejszych kobiet w swoim życiu, mamę. Jego ojciec był sparaliżowany, co z pewnością dla nastoletniego chłopca również musiało być sporym obciążeniem psychicznym i nie tylko. Jako 16-latek poza obowiązkami szkolnymi miał też poniekąd na głowie gospodarstwo, które prowadził razem z siostrą. Może chciał uciec od tego wszystkiego, obciążeń, obowiązków i tej niełatwej przecież codzienności. Nie jest to zupełnie bezsensowna teza, mimo wszystko nie sądzę, żeby była prawdziwa. Z opisu rodziny i znajomych wynika, że chłopak naprawdę był wspaniałym, dobrym, obowiązkowym i uczynnym człowiekiem. Nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że nie jest to typ uciekiniera. W domu nie działa się też żadna większa tragedia, która mogłaby go zmusić do tak drastycznego kroku. Trzecia teoria zakłada, że chłopak z jakiegoś powodu popełnił samobójstwo. Nie chcę się powtarzać, więc biorąc pod uwagę wszystkie argumenty wykluczające ucieczkę i fakt, że ciała nigdy nie odnaleziono, wykluczyłbym również tę hipotezę. W śledztwie przewijała się również możliwość wstąpienia Michała do sekty. Bożena opisuje brata jako osobę łatwowierną i ufną, a przecież to cechy idealnego kandydata do kultu. Mógł on zostać namówiony przez osobę lub osoby trzecie do wstąpienia do takiej grupy. Sama rodzina nie wyklucza takiej możliwości. Rozumiem to, ponieważ dla bliskich Michała jest to z pewnością promyk nadziei przemawiający za tym, że mimo wszystko nie stracił on życia i znajduje się gdzieś cały i zdrowy. Osobiście jednak wykluczyłbym tę hipotezę. Nie do końca przemawiają do mnie okoliczności rzekomego wstąpienia do sekty. Dlaczego miałby to być akurat dzień wyjścia na dyskotekę? A może mógł zostać namówiony tego dnia przez wspomnianą wcześniej blondynkę i podjąć tę decyzję spontanicznie? Uważam mimo wszystko, że jest to mało prawdopodobne. Kolejna hipoteza zakłada, że Michał na imprezie mógł podpaść jednej lub większej ilości osób. Te miałyby w akcie zemsty pozbawić chłopaka życia i ukryć jego ciało w taki sposób, że do dziś nie zostało odnalezione. Możliwe jest też, że chłopak widział na imprezie lub przed nią coś, czego nie powinien zobaczyć i został w brutalny sposób uciszony. Tutaj właśnie pojawia się wątek byłego właściciela Babilonu, którego późniejsze przestępcze procedery zostały odkryte przez policję. Podczas poszukiwań Michała w 2000 roku Marek K. miał zostać przesłuchany i wykluczono wtedy jego udział w zaginięciu Karasia. Właściciel dyskoteki miał wtedy 30 lat i sam był dość młody. Mimo to niektórzy miejscowi nie wykluczają jego udziału w tej sprawie. Po zniknięciu 16-latka Marek K. miał zagadywać do brata zaginionego, stawiać mu drinki i obiecywać pomoc w poszukiwaniach. Na słowach miało się jednak kończyć. Takie zachowanie może być podejrzane. Z drugiej strony, stawiając się w roli właściciela dyskoteki, z której ktoś zaginął, pewnie zachowałbym się podobnie i zaoferował pomoc. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę późniejsze przestępcze procedery i nagły wyjazd z kraju, nie wykluczałbym zupełnie takiej hipotezy. Eksperci zwracają też uwagę na to, że w przypadku braku ciała można wysnuć teorię o zorganizowanej grupie, która wie, jak sprawić, żeby ktoś po prostu zniknął. Kolejna teoria mówi o wypadku, którego mógłby paść ofiarą Michał. Mogło to się wydarzyć na drodze między obiema miejscowościami. Chłopak mógł na przykład zostać przez kogoś potrącony. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że w takim wypadku ciało prawdopodobnie zostałoby odnalezione. Michał musiałby też wracać do domu pieszo, bo jego rower został przecież odnaleziony na posesji niedaleko dyskoteki. W źródłach nie ma żadnej informacji, która wskazywałaby na to, że jednoślad był poobijany lub w stanie, który świadczyłby o wypadku. Ostatnia hipoteza mówi o tym, że mamy w tym wypadku do czynienia ze zmową milczenia mieszkańców jednej lub dwóch miejscowości.
Znajomi Michała, którzy byli przepytywani przez rodzinę chłopaka, mieli nie być zbyt wylewni po jego zaginięciu. Bożena w tamtym czasie miała odnieść wrażenie, że czegoś się boją i dlatego milczą w sprawie zaginięcia Michała. Czy jest możliwe, że wiedzą więcej niż powiedzieli policji i rodzinie? Czy po latach będą chętni do współpracy i przypomną sobie szczegóły, o których wcześniej nie wspominali? Śledztwo ruszyło na nowo, co oznacza, że jest na to nadzieja. To, co spotkało rodzinę Karasiów, jest niewyobrażalną tragedią, którą ciężko sobie wyobrazić, nie będąc w takiej sytuacji. Rodzeństwo wspomina w źródłach, że chcieliby pochować swojego brata na cmentarzu, mieć miejsce, w którym mogliby zapalić mu świeczkę. Bywa, że Bożena czuje poczucie winy związane z tym, że nie potrafiła zapewnić bezpieczeństwa bratu. Oczywiście jest to uczucie, które pojawia się u niej mimowolnie i nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie mogła w tej sytuacji nic zrobić, a cokolwiek wydarzyło się z jej bratem nie jest winą ani jej, ani nikogo z bliskich zaginionego chłopaka. Z całego serca życzę całej rodzinie, żeby sprawa znalazła swoje rozwiązanie, jakiekolwiek by ono nie było. Michał był wspaniałym, uczynnym i dobrze wychowanym młodym mężczyzną. Dziś pewnie miałby swoją rodzinę, pracę, plany na przyszłość i grupę przyjaciół. Niestety nie ma żadnych informacji, które potwierdzałyby jego śmierć lub to, że żyje. Pomyślcie dziś, proszę, ciepło o Michale. Jeśli jesteście religijni, pomódlcie się za niego. Będę bacznie przyglądał się temu śledztwu i trzymał kciuki za odkrycie prawdy. Jeśli jakimś sposobem ktoś z Was ma jakiekolwiek informacje o tym, co stało się feralnego dnia lub gdzie znajduje się Michał, skontaktujcie się z odpowiednimi służbami lub napiszcie do mnie wiadomość prywatną, a ja przekażę te informacje policji. Nie dajmy tej sprawie odejść w zapomnienie. Udostępniajmy informacje o zaginięciu Michała, jego zdjęcia z młodości i te z progresji wiekowej. W tym roku minęły 23 lata od jego zaginięcia, rodzinie jednak wciąż należy się prawda. Domyślam się, że część z Was będzie pisać o tym, że 16-latek nie powinien chodzić na imprezy dla dorosłych. Jest to poniekąd zrozumiałe, jednak cofnijcie się proszę do czasów, kiedy to Wy byliście w tym wieku. Sam w wieku 16 lat nierzadko chodziłem na imprezy w Warszawie i również zdarzało mi się wypić trochę alkoholu. Takie są realia i według mnie nie powinno się nikogo pod tym kątem oceniać. Dziękuję wszystkim, którzy odsłuchali ten odcinek. Chcę zaznaczyć, że powstał on na podstawie źródeł ogólnodostępnych, które oczywiście będą wyszczególnione w informacjach pod tym odcinkiem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie i co waszym zdaniem mogło wydarzyć się 19 sierpnia 2000 roku w tej niewielkiej miejscowości. Na następny odcinek niestety przyjdzie wam poczekać trochę dłużej, ale na pewno w listopadzie pojawi się jakiś nowy materiał. Wszystko dlatego, że wybieram się na dłuższy urlop i niestety nie udało mi się nagrać dodatkowego odcinka, który wyszedłby podczas moich wakacji. Jeśli jesteście zainteresowani zdjęciami lub filmikami z podróży, będę na pewno udostępniał co nieco na moim Instagramie. Wybieram się do Wietnamu, także jeśli ktoś z Was był w tym kraju i chciałby podzielić się swoją opinią, polecajkami lub przemyśleniami, to bardzo proszę o komentarz pod filmem lub wiadomość prywatną. Standardowo bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, oceny na Spotify i innych platformach. Daje mi to ogromną motywację do tworzenia kolejnych treści. Już teraz zapraszam Was na mój Instagram Pan od Kryminału oraz do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz ulubionych platformach podcastowych. Na moim Instagramie oraz TikToku dodaję reelsy, w których opowiadam różne historie kryminalne w sposób zwięzły, krótki i konkretny. Omawiam też książki kryminalne i informuję o dodaniu nowych odcinków. Zachęcam Was do sprawdzenia mojego profilu. Jest możliwość, że ktoś z Was będzie zainteresowany takim kontentem. Do usłyszenia niebawem i powodzenia!
Thank you.